zakładamy dosyć sporo farby na całe pokazy. Applichiamo bene il colore perché anche l'applicazione del prodotto è quella che ci dà il risultato ottimale di un lavoro. Po prostu nie oszczędzamy na produkcie, musimy dołożyć dosyć sporo, żeby rezultat był odpowiedni. Appena appena, non c'è bisogno che bisogna... Nie musimy folii zaciskać jakoś bardzo mocno, może być różno. Una la prendo, l'altra la lascio. Questa la lascio. Ecco. Kolejne pasanko zostawia. Eccolo qui. Possiamo anche evitare di prendere la palettina, la facciamo con le mani così. Coloro sempre col pennellino in modo che vada a sfumare. Allora, praticamente più basso vogliono l'effetto, più basso passano il colore. Okay. Im niższe pasanko, tym więcej nakładamy. Te pasanka z wierzchu nakładamy troszkę zostając mniej miejsca. Zależy jaką długość tego chcemy, jak długie musi być to jasne pasanko. Im więcej chcemy tego niebieskiego, tym po prostu nakładamy więcej. Nakładamy pasanko z tyłu cyka. Pettino sempre in modo da... Za każdym razem pasanko trzeba przeczesać. Nella parte dietro voglio l'effetto un pochino più basso, quindi il colore lo applico solo su questo. Te pasanki, które będą najbardziej najbliżej karku w zasadzie mogą być troszkę niżej wmalowane, nie musimy robić tego tak blisko. One będą najdłuższe i będą tak najbardziej widoczne. Un'altra cosa importante è che quando vanno a prendere la
cerchiamo di fare calcine più lunghe in modo che la punta non si accavalli sulla parte di sopra. Przede wszystkim jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, żeby folia miała również odpowiednią długość, żeby nie zawijać tego kolorowanego pasma na siebie, tylko żeby to kolorowane pasmo było maksymalnie wyciągnięte na folię, żeby przykrywać czystą folią bez tych włosów, które już są na niej położone. To gwarantuje lepszy kolor. Sequenza di alternamento con la formazione delle ciotole deve essere uguale. Qua la prima l'ho colorata perché in questo caso la prima la colorata. Ok? Sempre prima. Sì, faccio la seconda e poi colorata. Ok. To mówiłam wcześniej, że te pierwsze zawsze kolory pokazywane były jak najdłuższe, jak najbliżej kart. Hanno qualche domanda da fare? Non ne far mettere molto, altrimenti si appesantisce. E non ne mettere molto, si appesantisce. Non ne mettere molto, si appesantisce. Mettere questo con questi capelli che faccio l'altro, ma ho capito, va bene, però non deve mettere molto, va bene. Marta, vuoi chiedere? Zwracał Antonio uwagę, że jeśli używamy odżywki 10 w jednym, żebyśmy zwracały uwagę na to, żeby tej odżywki 10 w jednym nie używać zbyt dużo. Ona jest bardzo fajna, układa włosy, odżywia, ale jednocześnie jest dosyć ciężka, więc należy jej używać dość oszczędnie, powiedzmy. La seconda la lascio, la terza la lascio. I pasemka nakładamy tak, jak nakładaliśmy wcześniej. Jedno pasemko zostaje nałożone, kolejne zostaje bez koloru. Za każdym razem pamiętamy o tym, że pasemko, żeby nie w to linię rozprzestać. Adesso finisco di montare qua, poi vediamo il lavoro che abbiamo fatto prima. La ragazza Viola. Sta già pronta? Gwarantuje nam to solidną pracę. Odpowiedni kolor przy każdym.
Hanno mai fatto questo sistema con le codine? Ora prima volta no. Lo vedo. No, è un sistema che ci permette anche di lavorare molto veloce. Pyta, czy znamy ten sposób robienia kursyków przy napadaniu pasemek. Robiła ta szkoła? Oprócz ciebie. Ty robiłaś wczoraj. Zakładałaś pani ten sposób? Zakładałaś pani tą metodę? Pani zna? Ale ja wcześniej też tak robiłam. Tak? Adesso a punto di radici. Sì, sì, na pół godziny, sprawdzamy, żeby nie zabrudziły nam się do najjaśniejszych. Questi qua rimangono fuori e tonalizzeremo con la maschera di questi. La passiamo già. Sì, ce la passiamo. W międzyczasie założymy od razu na odwroty maseczkę refleksji. Na chyba na końce? Sí. Na końce. A powiedziałam na całość? Na odwroty. Pomyliłam się. Allora, questa maschera riflessi che l'ho diluita leggermente con l'acqua. Ho messo un po' d'acqua dentro per, come ti posso spiegare per fare? Per diluire un po' più cremosa? No, diventa un pochino più leggera, quindi diciamo diluisce i pigmenti, va bene? Antonio proponuje, żeby do maski polaryzującej riflessji dodać odrobinę wody, to spowoduje nam troszkę rozrzedzenie pigmentów i ten kolor, który uzyskamy, nie będzie tak bardzo intensywny, jak normalnie, gdyby tutaj wody nie dodali. Siccome ha dei pigmenti molto forti, va bene, diluirla con l'acqua per diciamo diluire un po' di pigmenti si può fare tranquillamente. Questo lo mówiłam wcześniej, dajemy wodę po to, żeby troszeczkę te pigmenty były płaszcza. On już do tej masy. Sì, l'acqua non va. No, no, già ho messa, già diluita. Montaggio è finito per quanto riguarda le codine sotto, adesso vado a tonalizzare la parte alta. Quindi sotto c'è abbastanza niebie, su cui mieliśmy zostało tutaj qui nałożone. Quindi sciolgo. A teraz będziemy pracować na górnej części. To najpierw przygotujemy toner. Intanto faccio entrare la ragazza con i capelli viola, come si chiama la ragazza con i capelli viola?
Vi ricordate com'era? Pamiętacie jak było na początku? Era marroncino. Było takie bardzo brązowe, niedolite oczywiście. Abbiamo fatto una base viola. Nakładaliśmy 5 V, przypomnę. Poi l'abbiamo schiarita per alcune ciocche con l'advance contrast numero 1. Nakładaliśmy pasemka. A 3%. Advance contrast. 3% wodą tlenioną. Mezz'ora di posa. Pół godziny było trzymane. Abbiamo risciacquato con shampoo e la maschera. Włosy zostały zmyte, ponownie zostały zwierzone, została nałożona odżywka riflessi. È stata ritonalizzata con una bieżu nałożyliśmy jeszcze toner. Toner viola. Viola. Mi dispiace che la luce è poca. Poche, sì. E questo è il risultato. Dobrze widać jest kolor, jaki został zyskany? Riuscite a vedere? C'è poca luce. Riuscite a vedere? Riescono sì, a vedere? Dicono questi vetri. Ecco qua. Vi piace? Come si dice se vi piace? Auto passion. Auto passion. Vabbè, dillo tu. Auto passion. Auto passion. Auto passion. Auto passion. Auto passion. Ok, grazie, grazie mille. Allora, il viola che abbiamo rinfrescato lì con il toner, il toner che Ossia, poprzez użycie tego toneru, który widzieliśmy. Oltre a riflessare le schiariture. Czyli odświeżyło tak jakby cały kolor i nadało innego odcienia temu kolorowi, który nałożyliśmy wcześniej, ten również kolor rozowany. Vi dà più carica al colore di base, quindi lo carica e lo valorizza ancora di più. Zmienia kolor bazowy, nadając mu takich fajnych właśnie odcieni. Okay. Abbiamo trovato già. Ah, ok. Adesso preparo il grazie. Adesso preparo il plato. Altri 20 minuti in posa. 20 minuti di qua. C'è una
polskiej powiedzmy modelce. Kolor, wtedy fesy zostały nałożone oczywiście na zawód. Będziemy trzymać 20 minut na mieszankę, potem tak jak zwykle umyjemy, użyjemy szamponu nowej serii powoloryzacji, nałożymy maskę. Sì, adesso finiamo di applicare il colore, facciamo la presentazione degli altri lavori. Tutaj w międzyczasie, zanim skończymy nakładać, będziemy prezentować te modelki, które zostały nam po prostu wczoraj. Te 7 dziewczyn, które miały wczoraj wykonywać kolorację i formatki strzyżenie. A tutaj tylko nałożymy na te pasemka troszkę tego tonelu. Ci sciapperemo. 10 minuti per l'ombra.
così avrò i 10 minuti di posa del toner e avrò i 20-25 minuti dell'azzurro che ho appena. Mi sposto un po' 10-25 minuti, vendo le poste entrate per sontare niente fuori e i 10 minuti del toner. Però adesso mentre il toner fa il suo sviluppo, andremo già a controllare le sezioni di 18. Almeno ti faccio il controllo delle poste entrate, gli altri mai vado a cercare. Non so se riuscite a notare, riesce a notare. Ok, quindi già sta facendo il suo effetto, nonostante che sono appena 5 minuti. Intanto controlliamo le sezioni. E se vedete, è già. Oggi passiamo a un po' di parte sul microfono. Già quasi tutto. Ok. Adesso presentiamo i lavori, qualche lavoro? Ok. Tu la cosa fai il tuo? Bascia. One moment, please.